Jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Kolejna wyprawa na dorsze, tym razem lipiec, środek sezonu. Jak widzicie na przybitkach we Władysławie pełno ludzi. A my sobie płyniemy na dorsze, na nasze Władkowe Morze Bałtyckie. Dzisiaj jesteśmy na Nautiku. Wozi nas tutaj pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, trzy słowa o panu. Ile pan już lat wozi tych klientów łajbą? Tych klientów? No ja wożę 8 lat klientów, czyli wędkarzy, ale w rybołówstwie już prawie 30 lat już na morzu. Czyli doświadczenie ogromne. Rozumiem, że pan zna tutaj każdy dołek, każdą górkę na tym naszym morzu. No zna się. Tyle lat się pływało, siatki się stawiało, haczyki się stawiało, to się wie. Te wszystkie łowiska tutaj bliższe, dalsze i także ten Bałtyk się zna. Trzy słowa może o tym, czym się różni taka wyprawa morska w sezonie lipiec, w sezonie letnim lipiec, sierpień, no ewentualnie czerwiec, od takiej jesienno-zimowej czy wiosennej? No, różni się, różni. Teraz ten dorsz, on idzie na tarło i ten dorsz tak nie bierze, ale wyniki są bardzo dobre. I co tu powiedzieć? Kto umie łapać, to na łapie, ale myśmy wolimy mieć pierwszy raz, co są na morzu, poduczymy, podszkolimy i łapią bakcyla i przyjeżdżają. I teraz dzisiaj mamy dłuższy rejs, normalny, ale są rejsy krótsze, 6-godzinne, bardzo dobre takie rejsy integracyjne, fajne, żeby połowić, bo niektórzy przyjeżdżają w Czasowicę, nie chcą cały dzień być na tym morzu, tylko chcą parę godzin. I to jest właśnie takie super rejsy są. I się płynie na głęboką wodę też i płytką wodę się sprawdza. I naprawdę super rejsy. 6-godzinne rejsy, tutaj typowo po tym amatorów wędkarstwa morskiego i w Czasowiczów zrobiliście w tym roku. Dobrze, czyli tak, rozumiem tak, mamy też 6-godzinny rejs, on się różni od takiego pełnego rejsu 12-godzinnego, tym, że teoretycznie no troszeczkę bliżej brzegu się będziemy poruszać. Jeżeli chodzi o dorsza, to w tym okresie lipiec, sierpień, to ten dorsz chyba i tak już nie jest w tych takich typowych ławicach, jak to w zimie, więc to nie ma znaczenia za dużego, czy ten rejs trwa 6 godzin, czy 12, co? No, raczej tak, bo nie ma tych ławic, ale zdarzają się latem też piękne ławice, ale jak trafisz taką ławicę, to naprawdę jest super. Ale są mniejsze ławice i też można połapać. No tutaj dzisiaj widzę, że macie sporo takich przejezdnych właśnie wędkarzy i widziałem właśnie, że rozstawiliście dla nich sprzęt wędkarski. Rozumiem, że na jednostce oczywiście ten sprzęt dla każdego wędkarza się znajdzie. Dla każdego. Sprzęt jest. Tyle, ile mamy osób, tyle jest sprzętu i jeszcze zapasowe są. Także nie zabraknie sprzętu. Mhm. Tutaj pomocnik Szypra bardzo dużo rad udziela, widzę, wędkarzom. To taka już wasza tradycja, że tak mocno wspieracie ich dobrą radą? No oczywiście, no. Nie będziemy wspierać, nie będziemy o nich dbać, to nikt nie przyjedzie więcej. A tak przyjeżdżają, naprawdę jak są, to przyjeżdżają. I to nie raz, nie dwa. I są naprawdę stali klienci, którzy są raz w miesiącu, nawet dwa razy w miesiącu przyjeżdżają. No mi się ta jednostka, wiecie, od razu spodobała, jak tylko żeśmy tutaj na nią weszli. O, ma bardzo niskie burty i co dla mnie jest takie dosyć istotne, bo ja mam też chorobę morską i pewnie co będzie trochę istotne dla wczasowiczów, którzy tutaj chcą wypróbować się na morzu, to taki 6-godzinny rejs jest zdecydowanie lepszy od takiego 12-godzinnego, bo jeżeli was złapie ta choroba morska, to zawsze, jakby nie było, macie 6 godzin może niekomfortowej sytuacji, a 12, no wiecie, jest różnica. Ta jednostka akurat ma bardzo niską, fajną burtę, więc i to kołysanie jest tutaj mniej takie mocne. A niech pan powie może nam coś o silnikach i o tej prędkości, jaką ta łódź jest w stanie rozwinąć. No ładnie chodzi ta łódka. Tu jest silnik 360 koni, rozwija prędkość 10-10,5 węzła. No, maksymalnie do 13 nawet. Ale jeździmy tak 10, ponad 10 węzłów, także szybkość jest bardzo dobra, a łódka się bardzo trzyma na wodzie, bo jest właśnie małe kołysanie, czy może być duża fala, czy jest naprawdę komfortowa. Byłem na tyle jednostkach, ale na tej najlepiej się nie pływa, bo ona nie ma takich właśnie przychyłów jak na tych większych, wyższych jednostkach. No to tak właśnie i czytałem, i słyszałem, i sam się przekonałem też na własnej skórze, że to morze nasze, bałtyckie morze, ma taką dziwną falę, taką niby trochę krótką, ale taką strasznie męczącą. Bardzo krótka i męcząca, tak, bo to jedna za drugą wali i
jest bardzo duże kołysanie i ta jednostka bardzo dobrze się zachowuje na tej fali. Ma nieduże zanurzenie, bo ma 80 do metra zanurzenia, ale trzymać na fali pięknie się trzyma, naprawdę, bo byłem i na tych rybackich, i większych, i mniejszych, ale co do pływania i kołysania, na tej jest najmniejsze kołysanie, bo ona jest niziutka, a wiadomo, środek ciężkości czym wyżej, tym większy jest przechył. Weźmy, postawmy masz, na dole on będzie miał odchył 20 cm, a u góry to będzie 3 metry co najmniej. Tak. I teraz, i to jest właśnie ta różnica. Jeszcze co tak charakteryzuje te nasze wyprawy na dorsze letnie, to to, że tutaj mamy dużo ładniejszą pogodę. Tak jak widzicie, jestem dzisiaj w krótkim rękawku, na krótkich spodenkach, więc jest bardzo cieplutko. Nawet wypłynięcie daleko na ten długi 12-godzinny rejs, gdzieś tam hen w morze, no nie sprawia tego, że się nie robi nam nagle 10 stopni, ale może, tak? Trzeba być na to gotowy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że warunki pogodowe to jest jedno, ale fala w sezonie letnim jest też mniejsza. Nie ma praktycznie tej fali dzisiaj, zobaczycie zresztą to na przybitkach. Także jest bardzo, bardzo fajnie i to też taki duży plus jest chyba dla tych wakacyjnych wędkarzy, że oni nie muszą się zmagać z tą typową chorobą morską, czy typowym takim sztormem na morzu, bo w lecie to tych sztormów to tak na lekarstwo chyba, co? No nie ma, ale w lecie to zawsze jest inna woda, bo to od gęstości wody zależy. Woda zimna, będzie jeszcze, jak fala się rozbuja, to jest zawsze jeszcze raz taka fala jak latem. Będzie szóstka wiatr, a fala będzie zimą, na przykład od nordosy, to będzie 4-metrowe fale będą. A latem to 1,5 metra do 2 metrów. I to jest ta różnica, że latem to już nie ma tych fal tak wysokich jak zimą. Czyli jak ktoś chce spróbować swych sił w dorszach, a nigdy nie próbował, to w zasadzie lato to jest najlepszy okres, kiedy warto to zrobić. Tak, najlepszy okres. Latem się pływał. Na przykład zaczniemy tu od 30 metrów, płytszą wodę. Sprawdzimy płytszą wodę, ostatnio było na płytszej wodzie. I będziemy stopniowo zgłębiać i naprawdę będzie fajny taki rejsik. Ostatnie pytanie. Ile taki rejsik kosztuje tego naszego władkowego turystę? 99 zł i wypożyczenie wędki 10 zł. A, czyli no 110 zł, słuchajcie, za 6-godzinny rejs na Morze Bałtyckie, gdzie sobie można połowić. Porównajcie to z ceną rejsu wycieczkowego, gdzie sobie nie połowicie, ewentualnie sobie popatrzycie na plażowiczów od strony morza. Także naprawdę bardzo kusząca propozycja. Tak, bo ten wycieczkowy, nie wiem, 45 minut tam jest, nie wiem ile tam kosztuje, ale na pewno jaka cena tam, nie wiem, nie patrzałem. A tu macie rejs 6-godzinny, fajny, w morze, taki integracyjny, piękny rejs, no. Także bym polecał, naprawdę. No i można przywieźć dorsza. A jeszcze też warto powiedzieć jedną rzecz, że są dwa rejsy w ciągu dnia, tak? Tak, jest ranny od 6 do 12 i drugi jest o 1 do 19. Czyli można, jak ktoś jest rannym ptaszkiem, wybrać się na ten poranny i na obiad przywieźć świeże dorsze. Oczywiście. I byliśmy takie rejsy, naprawdę każdy coś złapie. Nie ma tego, żeby nie złapali. Na obiad zawsze, na kolację jest. A, no i wtedy dla żony się można pochwalić, że o, proszę bardzo, co złowiłem, a ty za 45 zł, czy tam 30, płynęłaś na 45 minut na rejs i co z tego masz? Nic. No właśnie, a tu będzie miał świeżą rybę. Tak świeżej ryby jeszcze nie będzie miała do zjedzenia jak tą. Bo ta ryba będzie, no ile, 4 godziny, no i będzie już gotowa do smażenia. No, a policzcie sobie, ile kilogram dorsza w Warszawie kosztuje. Taki dorsz, wiecie, ten warszawski, to już tak z 2 tygodnie ma. A tutaj będziecie mieli taki 4-godzinny dorsz i to w zasadzie za free, bo to 100-110 zł, tak? No tutaj to jest ta frajda, którą wędkarz ma z tego, że łowi, a dorsz jest w zasadzie tylko takim trofeum. Tak. I to bardzo fajnym trofeum. I smacznym. Dziękuję ślicznie za wywiad. Proszę.